О, Распеще, то я, Ефигения. Я жив. Ты? Мой брат. Зостав, прежь. Radzę ci włosa nawet nie dotykaj. Jak ślubna suknia Kreuzy, tak ja roznoszę sobą niewygasły ogień, więc zostaw już, niech ja niegodny umrę. Nie, ty nie umrzesz. Gdybym choć jedno spokojne słowo od ciebie słyszała, rozprosz moje zwątpienia, niech szczęście, o które tak się modliłam, nareszcie zmieni się w pewność. W mym sercu raz ból góruje, to znów radość. Od obcego mężczyzny dreszcz odpycha, ale siła najgłębszych uczuć ciągnie mnie do brata. Czy to świątynia Bakchusa, czy szał rozpusty porwów? Posłuchaj wreszcie. Popatrz na mnie, jak po tylu latach serce się otwiera, bym mogła przyjąć swoje wielkie szczęście, największy dzisiaj dla mnie świata dar. Bym mogła głowę kochaną całować i ramionami, w którym dotąd wiatr chwytałam, tylko mogła ciebie tulić. O, pozwól, pozwól. Nawet wieczne źródło z Parnasu tak nie spływa jasną falą, promieniem złotym ciekąc w dół wśród skał, jak z mego serca radość dziś wytryska, jak mnie ogarnia morzem szczęśliwości. O, Orestesie, Orestesie, bracie! O, piękna nimfo, nie mogę uwierzyć tobie i twoim pochlebstwom, a Diana surowej służby wymaga i mścić potrafi świętokradztwo. Oddal dłonie od mojej piersi. Odzyskaj wreszcie zmysły, mój najmilszy, i poznaj siostrę znów odnalezioną. Jej radości czystej nie uważaj za lekkomyślną, karygodną żądzę. Bogini wówczas w Aulidzie z ołtarza porwała mnie i tutaj aż ukryła. Ty uwięziony na ofiarę dla niej znajdujesz w jej kapłance swoją siostrę. Nieszczęsna. Tak więc teraz słońce może naszego domu ostateczną klęskę oglądać już. A gdzież Elektra? Ona powinna zginąć z nami. Po cóż trwać przy życiu, które gorsze jeszcze klęski i gorszy los przyniesie. Tak, kapłanko, ja pójdę do ołtarza. Bratobójstwo to zwyczaj już z dawna utarty w zacnym tam talarodzie. Dziś dziękuję Bogom, że uradzili mnie odesłać w grób bezdzietnym i tobie radzę też, byś zbytnio nie przywiązała się do słońca, gwiazd. Chodź, razem ze mną zejdziesz w państwo cienne, gdzie smoki w błotach siarkowych zrodzone tak się pomiędzy sobą pożerają, jak tu nasz lud szalony. Chodź już, chodź, bezdzietna też, ale bez win. Ty patrzysz z litością na mnie? Zostaw takim wzrokiem i Klitemnestra dróg do serca syna szukała. Lecz on ugodził w pierś i matka padła. Duchu wrogi, przyjdź i wy też, furie, przychodźcie tu kołem oglądać mile widowisko, któreście przygotowały same. Ostatnie, najgorsze. Dziś nie zemsta i nienawiść tu sztylet ostrzą, lecz najmilsza z sióstr dokona czyn. Nie płacz, tyś niewinna. Od pierwszych lat nikogo nie kochałem tak, jakbym mógł pokochać ciebie, siostro. Już nie oszczędzę. Podnieś święty miecz, rozerwij pierś i tym strumieniom rżącym, co kipią w niej, daj wreszcie wolną drogę. Nie starczy sił, by tyle szczęścia znieść i tyle bólu razem. Pylatesie, gdzie jest?
pierwszy, sercem uwolnionym, odnajdę w twych ramionach radość czystą. Bogowie, wy, co krocząc pośród chmur, żywicie je swoją płomienną siłą i w groźnej łasce przysyłacie nam ulewy, które dzikim szumem wody, piorunów wyciem i smaganiem wiatru lęk budzą straszny i oczekiwanie groźniejszych jeszcze zdarzeń, ale wkrótce zmieniacie trwogę w radość, w dziękczynienie, gdy w kroplach drżących na obmytych liściach drobniutkich tysiąc roziskrza się słońc, a irys, tęczy wielobarwna pani łaskawą ręką łagodnie rwie ostatni chmur zasłony. O, pozwólcie, niech łaski waszej dar zachować mogę, używać go wraz z siostrą, z przyjacielem. Już czuję, że opada brzemię klątw. Już Eumenidy schodzą do Tartaru. Ich krok oddala się, a głuchy grzmot piekielną bramę za nimi zatrzasnął. Oddechem świeżym znów paruje ziemia i mnie zaprasza, abym w jej przestrzenie szedł szukać szczęścia i wspaniałych przygód. Nie traćcie czasu, mamy go niewiele. Niech naszą radość na Olimp zaniesie dopiero wiatr, to zadmie w nasze żagle. My radzić teraz musimy i działać. Odeszli teraz, by swój spełnić plan nad morze, gdzie z zalogą całą statek w zatoce skryty czeka już na znak. Lecz zostawili mi słów mądrych zapas i pouczyli, jaką dać odpowiedź, gdy tu posłańca swego przyśle król z żądaniem, aby ofiarę przyspieszyć. Och, widzę teraz, że mnie niby dziecko prowadzić trzeba. Nic nie umiem skryć. Na podstęp też się zdobyć nie potrafię. O, biada kłamstwu. Ono nie uwolni, jak szczere słowa piersi od ciężaru. Pocieszyć też nie może, tylko lęk w człowieku budzi. Może furie znów? Zaczęły brata ścigać na wybrzeżu, na nieświęconej ziemi? Może ich odkryto? O, już słychać jakiś szczęk. To uzbrojeni idą. Tutaj? Króla wysłaniec szybkim zmierza krokiem do mnie. Och, jak mi serce bije, jak się trwożę, gdy muszę w twarz spoglądać człowiekowi, którego mam okłamać i oszukać. Kapłanko, przyśpiesz ofiary, nasz król już na nią czeka. Lud się niecierpliwi. Mój obowiązek zgodnie z twą wskazówką spełniłabym, lecz niespodziana trudność wynikła, która mi przeszkadza działać. Cóż może rozkaz królewski uchylić? Przypadek, którym rządzić nie umiemy. Więc mów, ja muszę złożyć mu natychmiast meldunek. On śmierć obu postanowił. Bogowie nie postanowili jeszcze. Na starszym z tych dwóch mężczyzn ciąży grzech. Jego pobyt skaził święte miejsce. Zmuszona teraz jestem wraz z orszakiem ich dziewic udać się nad morski brzeg i falą pokropić jasną Dianę wizerunek, odprawić nad nim tajemne obrzędy. W pochodzie tym przeszkodzić nam nie wolno. Natychmiast śpieszę, by królowi donieść o tej trudności nowej. Ale ty z obrzędem wstrzymaj się, aż on pozwoli. W tych sprawach tylko kapłanka ma głos. To jest szczególna rzecz, król musi wiedzieć. Król nic nie zmieni, radą, nie rozkazem. Pytamy nieraz możnych dla pozoru. Nie żądaj, muszę odmówić. Nie możesz odmawiać w sprawie słusznej, pożytecznej. Więc dobrze, jeśli ty nie będziesz zwlekać. Już biegnę do obozu z wiadomością i prędko króla ci przyniosę słowa. O, gdyby mógł mu zanieść lepszą wieść...